ofertę życia, ale o tych szczegółach to powie pani Barbara Naborowska, która jest również u nas takim specjalistą do spraw, do pomocy osobom niepełnosprawnym. Pani Barbara oprócz tego zajmuje się szeroko rozumianymi usługami opiekuńczymi, kierowaniem do domów pomocy społecznej, więc myślę, że obszary, które dla państwa, wy jesteście, widzę, tutaj bardzo aktywni i absolutnie nie zdradzacie takich cech, ale może w waszym środowisku jest ktoś, kto wymaga wsparcia, kto wymagałby, nie wiem, gorących posiłków przywożonych do domu, co my oferujemy, czy usług opiekuńczych w postaci sprzątania, ale o tych szczegółach przedstawi państwu pani Barbara Naforowska. I chcieliśmy państwu przedstawić też ofertę ośrodków wsparcia. To dla państwa troszeczkę jest odległa rzecz, bo dotyczy tego budynku, o którym mówiłam wcześniej, naprzeciwko Tesco albo sklepu, który teraz nie wiem jak się nazywa, ale kojarzycie państwo na rogu 1 maja kosmonautów. Tam w tym roku dotychczas realizowaliśmy takie wsparcie środowiskowe dla osób starszych, niepełnosprawnych, samotnych. Natomiast w tym roku udało nam się skutecznie złożyć wniosek o taki program Senior Plus. Jest to taki program skierowany dla osób 60-65 lat, który służy do organizacji czasu wolnego, codziennych zajęć. Codziennie się te zajęcia tam odbywają. Są to zajęcia takie natury towarzyskiej. Chodzi przede wszystkim o kształtowanie, o mobilizowanie się i przychodzenie do tego budynku. Natomiast ten program, który będziemy teraz realizować w ramach Senior Plus, będzie bardziej profesjonalny. Będziemy mogli tam w ramach tego programu rehabilitować osoby, pracować nad poprawą ich sprawności. No i oprócz takich prozaicznych rzeczy jak 3 posiłki dziennie. Mówię o tych rzeczach, opowie pani Marysia Barska, która jest kierownikiem ośrodka wsparcia. Ale myśmy teraz ubiegali się o program Senior Plus w konkretnym budynku. Natomiast realizacja tego programu pozwala nam też realizować takie mniej sformalizowane rzeczy, mniej takie konkretne, w postaci klubów seniorów. Na przykład to, co państwo teraz tutaj robicie, taki klub seniora można dofinansować na zasadzie sprzętu i takich dodatkowych rzeczy, więc też tak rozważamy tą możliwość, że jeżeli tam sprawi to wyjdzie nam realizacja tego programu, to zastanawiam się, czy w innych częściach miasta nie stworzyć również takiej oferty dla osób starszych.